Cofnijmy się do roku 2013. Jedną z najbardziej popularnych na tamten moment stron internetowych był serwis Ask.fm. Tak jest. Serwis ten umożliwiał użytkownikom zadawanie i otrzymywanie pytań od innych osób. Główną cechą Ask.fm było anonimność. Słuchaj, możemy zrobić główny temat przyszłego live'a. Mowe zadawanie pytań, co przyciągało wielu użytkowników, którzy chcieli ukryć swoją tożsamość. Niestety, w przeszłości Ask.fm był również obiektem kontrowersji związanych z nadużyciem anonimowości. Wiele osób korzystało z tej funkcji, aby zadawać pytania obraźliwe, obrażające lub niewłaściwe. To prowadziło do złote lata Ask.fm. Przypadków wyzywanie kogoś na anonimie, cyberprzemocy i nękania w sieci. Mimo tych kontrowersji Ask.fm oczywiście nigdy tak nie robiłem. Szeroko używany przez polską społeczność internetową, a jego popularność trwała przez pewien czas. Jednak w ostatnich latach, z uwagi na pojawienie się innych platform społecznościowych, popularność Ask.fm w Polsce mogła się zmniejszyć, a dla większości użytkowników serwis stał się po prostu zbyt nudny. Jednym z najpopularniejszych użytkowników tej platformy był Łukasz Wawrzyniak, znany jako kamerzysta. Łukasz wraz z Piotrem Kaszubskim reklamowali specyfiki mające rozjaśniać zęby. Ten Kaszubski, on był w ogóle skazany? Na kilka lat, czy mi się wydaje? Jednak później okazało się, że... Lucyna zatkało, dokładnie. To jest, no tak, zatkało. Nie kakao, ale zatkało mnie na walce. Produkty te nie posiadają żadnych właściwości wybielających. Istnieją informacje, że w ten sposób Łukasz i Piotr oszukali około 100... On był skazany, ileś lat? 74 tysięcy osób... Tak mi się wydaje. ...na kwotę 28 milionów złotych. Z tego powodu Piotr Kaszubski został skazany i trafił do więzienia. Natomiast kamerzyście udało się... No właśnie, masakra. ...uniknąć kary. Po tym incydencie Łukasz rozdawał darmowe vouchery do McDonald's swoim obserwującym, jednak również okazało się, że było to kolejnym oszustwem. W rzeczywistości zainteresowane osoby otrzymywały wiadomości SMS z kodem PIN, które nieświadomie aktywowały płatną usługę Express, za którą operator pobierał 4,92 zł za każdą przychodzącą wiadomość. Po tych wydarzeniach Łukasz prawdopodobnie został objęty zakazem wykorzystywania swojego wizerunku w celach zarobkowych w internecie. 4 lata później, czyli w 2017 roku, na polskim YouTube pojawił się jeden z najbardziej kontrowersyjnych kanałów w historii polskiego YouTube'a, czyli Lord Kruszwil. Pamiętam, jak mieli fajny pomysł na Kruszwila, początek. Mieli fajny pomysł na Kruszwila, zrobili pierwsze odcinki, to był Synta Stawirona, później zrobili z niego takiego irytującego dzieciaka, że już się nie dało się tego oglądać, nie? Przedstawiał on wykreowaną postać bananowego chłopaka, która dla wielu internautów wydawała się być prawdziwa. Kruszwil miał za zadanie budzić jak największe kontrowersje wokół swojej postaci, ponieważ prowokował swoich widzów, o czym wspominaliśmy już jakiś czas temu w jednym z filmów na naszym kanale. Przy okazji możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Marek Kruszel, bo tak nazywa się Kruszwil, bardzo często chwalił się drogimi autami, zegarkami czy też ciuchami. W skrócie kreował się na 16-letniego bogacza. Wszystkie jego pierwsze filmy były nagrywane i zaplanowane przez jego ówczesnego operatora, który był niewiadomą dla widzów. Niektórzy dociekliwi widzowie odkryli, kim jest operator Lorda Kruszwila poprzez jedno ujęcie, na którym można było zauważyć odbicie z samochodu. Internauci szybko odkryli, że operator... Szybciutko. ...marka jest właśnie... Detektywi z tego. Detektywi z... TikToka. ...właśnie Łukasz Wawrzyniak. Do tego dochodziły ujęcia, gdzie przez przypadek można było zauważyć identyczny tatuaż Łukasza, który ma na ręce. W 2018 roku kamerzysta na filmikach zaczął się odzywać, a czasami nawet występował przed kamerą. Z racji tego, że prawdopodobnie miał wtedy zakaz wykorzystywania swojego wizerunku w internecie, zdecydował się ujawnić w filmach, ale z zakrytą twarzą. Nosił wtedy worek Gucci z okularami przeciwsłonecznymi. Jak powiedzieliśmy w poprzednim filmie o twórczości Kruszwila, z każdym filmem Kruszwil był jeszcze bardziej kreowany na tego złego, a kamerzysta na tego dobrego. A jako że ich twórczość oglądały głównie młode osoby, które wierzyły, że to wszystko, co dzieje się na filmach, jest prawdziwe, stawały po stronie kamerzysty. Przerażające. Widzowie z roku na rok odkrywali prawdziwą rzeczywistość tego uniwersum. Dowiedzieli się, że drogie zegarki, drogie auta i drogie mieszkania nie należą do Kruszwila, lecz zostały one mu udostępnione... Tylko wypożyczone? Nie może być. ...one właśnie przez kamerzystę, by realizować jak najbardziej kontrowersyjne materiały. Łukasz Wawrzyniak założył wtedy swój własny kanał, na którym pojawiały się podobne treści, które cieszyły się ogromną popularnością i w błyskawiczny sposób rosły na nim polubienia, subskrypcje oraz wyświetlenia. Po pewnym czasie zdecydował się zamienić worek na maskę, zasłaniając już tylko połowę twarzy. Kamerzysta stał się niezwykle popularny, więc zaczął robić to, co robi wielu youtuberów będących na fali – nagrywać piosenki. Jego muzyczna twórczość spotkała się z na tyle pozytywnym odbiorem wśród fanów, że wydał nawet płytę. Krążek o nazwie Afirmacja został wydany w 2019 roku. Tego samego roku Lord Kruszwil zakończył z nim współpracę, co było spowodowane tym, że kamerzysta rzucił się z pięściami na Marka po zakończonej wspólnej transmisji wigilijnej, a także chęcią zwiększenia swoich zarobków, gdyż kamerzysta był głównym założycielem kanału i zarabiał z niego najwięcej. To samo zrobił także Kubańczyk. Po tym wydarzeniu Łukasz założył własną ekipę Skład, z którą kręcił filmy. Działalność kamerzysty... Tak, cudowna ekipa. Z Dredziastym na czele. ...na YouTube z czasem stawała się coraz bardziej kontrowersyjna, a jego kanały były banowane. On wracał pod nowymi nazwami, jak na przykład Kamuś. W 2020 roku pojawiły się poważne oskarżenia pod adresem kamerzysty, sugerujące, że mógł on manipulować, oszukiwać i prowadzić nieodpowiednie relacje z nieletnimi, tak jest. Jednocześnie budując fałszywy wizerunek w sieci. Cała sytuacja rozpoczęła się od... Kubańczyk się odciął od nich? Tak, bardzo szybko w sumie. I to wyszło mu na... No na dobre, na bardzo dobre nawet.
spekulacji na temat zaaranżowanego związku między Fagatą a kamerzystą. Od dłuższego czasu mówiono, że są parą. Okazało się jednak, że ten związek był nietypowy. Fagata ujawniła na swoich social mediach, że kamerzysta ustawiał swoje filmy pomimo zakazu publikacji swojego wizerunku, o czym wspomnieliśmy już wcześniej. Oskarżono go także o jednoczesne spotykanie się z wieloma dziewczynami naraz oraz o podrywanie nieletnich. Kamerzysta, próbując odeprzeć te zarzuty, stwierdził publicznie, że nagrał smutny film. Fagata chyba nie przyjęła swoich leków od psychiatry. W swoim filmie przedstawił sytuację tak, jakby influencerka potrzebowała profesjonalnej pomocy psychicznej, ale nie przedstawił w nim żadnych konkretnych informacji. Jako dowód na jej niestabilność psychiczną wskazał ostatnią scenę, w której Fagata niszczyła stolik i groziła... Wszyscy znamy. To wyraźnie rozścieczyło Fagatę, która nie miała już żadnych oporów. Pokazała screeny, które miały potwierdzać jej słowa. Sprawa stała się głośna, a na jaw wychodziły relacje osób, które znały kamerzystę, w tym bardzo młode dziewczyny. YouTuber zaprzeczył wszystkiemu, co mówiono o nim, choć ilość screenów, nagrań i zeznań dziewcząt była przytłaczająca. YouTube jednak wielokrotnie udowadniał, że nie można osądzać nikogo, nie mając pełnego obrazu obu stron konfliktu. Kluczowym momentem miał być film opublikowany przez Kruszwila, w którym pojawiły się dziewczyny opowiadające całą prawdę o kamerzyście, łącznie z tym, że rzeczywiście zaczepiał nieletnie osoby i dopuszczał się nieetycznie. No dobra, tylko... Pamiętam, że ta dziewczyna, tej dziewczyny się dostała po dupie, bo była, jej historia była chyba najbardziej niespójna. Ogólnie chyba po tych dziewczynach jechali, bo to było, to wychodziło tak, że one bardzo chciały fejmu i że to ostatecznie ich wina była, nie? Zachowań. Mieli upokorzyć kamerzysta, upokorzyły same siebie. Jako pierwszy oskarżył kamerzystę o zażywanie narkotyków. Łukasz faktycznie przyznał się do tego na swoim Instagramie, publikując nagranie, na którym również Kruszwil podejmuje się tego samego. Kamerzysta twierdził, że używki przyniósł Kubańczyk. Dość powiedzieć, że jego działalność na YouTube doprowadziła go do wielomiesięcznego aresztu. Kamerzysta wywołał wiele kontrowersji za sprawą filmu z wyzywaniem, który opublikował na swoim kanale Kamuś. Od tej pory stał się cudowny Pucz Barber. Jedną z najbardziej hejtowanych osób w polskim internecie, gdy wraz ze swoją nową ekipą wymyślali oni trudne zadania dla pewnego mężczyzny. Takie jak jedzenie kocich odchodów, tarzanie się w błocie czy skakanie z balkonu do kosza na śmieci. Po kilku dniach okazało się, że ta osoba była niepełnosprawna intelektualnie. Film zniknął po 4 dniach od publikacji, a naruszenie wytycznych społeczności YouTube spowodowane masowymi zgłoszeniami kanału po opublikowaniu Szybko zleciał, rycerberka. Wspomnianego filmu doprowadziło do zablokowania kanału kamerzysty 19 kwietnia 2021 roku. 18-letni bohater filmu kamerzysty przyznał, że rzeczywiście zgodził się na współpracę z youtuberami, ale miała ona wyglądać zupełnie inaczej. Nie tak to miało być. Miałem wejść do sklepu bez koszulki, a oni mieli to nagrać i mi za to zapłacić. Chciałem mieć dużo obserwujących na Instagramie i być sławny, a oni mnie oszukali. Nawet nie zapłacili tyle, ile obiecali. Informuje chłopak w rozmowie z onet.pl. Do całej afery w swoich mediach społecznościowych odniósł się sam kamerzysta, który powiedział, że nie czuje się w obowiązku przeproszenia za swoje wideo. Stwierdził on, że nikt nie wiedział, że bohater filmu jest niepoczytalny. Dodał także, że cały film był w 100% ustawiony, a 18-latek chciał robić dużo cięższe zadania. Wiadomo, że film jest wyreżyserowany. Wiadomo, że chłopak... Oczywiście. Wszystko? Tak, wszystko. ...nie jadł ziemi, bo nie musiał tej ziemi. Tak samo jak sklejenie mu rąk klejem. Jeść. Tak samo nie jadł gówna, tylko to była czekolada. Informuje Łukasz Wawrzyniak. Jednak śledczy nie uwierzyli w te wyjaśnienia i aresztowali youtubera, stawiając mu zarzuty znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny. W wyniku decyzji sądu kamerzysta trafił do aresztu na 5,5 miesiąca od połowy kwietnia 2021 roku. Opuścił areszt 2 października tego samego roku. Mężczyzna twarz oficjalnie pokazał właśnie po opuszczeniu aresztu. Po wyjściu, mimo ogromnej lawiny hejtu, kamerzysta wznowił działalność w internecie. W kwietniu 2022 roku zapowiedział wspólnie z Kruszwilem projekt Live Game. Okazało się też, że zawalczy na jednej z gal. Zanim kamerzysta podpisał kontrakt na walkę, miał styczność z Fame MMA w nieco innej roli. Na gali Fame 3 w marcu 2019 roku zagrał bowiem debiutancki koncert. Jak się jednak okazało, nie był to wstęp do negocjacji jego walki. Tego nie wiedziałem. Albo zapomniałem o tym. Gdyż kamerzysta Fame MMA nigdy nie zawalczył, w przeciwieństwie do Kruszwila. Zainteresowała się nim inna federacja. Włodarze organizacji Prime Show MMA ogłosili jego pierwszą walkę w historii, będącą jednocześnie walką wieczoru, w której miał zmierzyć się właśnie z Kruszwilem. Udział kamerzysty był jednak ryzykowny ze względu na przeszłość mężczyzny. Jak się jednak okazało, ktoś się na to skusił. W przeszłości relacje między kamerzystą a Kruszwilem budziły ogromne zainteresowanie ze względu na ich wcześniejszą przyjaźń, która później przekształciła się w skandal i kontrowersję. Obecnie wydaje się, że ich stosunki są neutralne, jednak nie można zaprzeczyć, że obaj wciąż coś do siebie czują. Okazało się, że kamerzysta szybko poradził sobie z Kruszwilem, trafiając młodszego rywala mocnym prawym sierpem i wygrywając pojedynek w zaledwie kilkanaście sekund. Na trzeciej edycji gali Prime Show MMA miała miejsce nietypowa walka w budce telefonicznej bez żadnych zasad. Była to pierwsza tego typu walka w Polsce. W tym pojedynku kamerzysta zmierzył się z Kubą Lasikiem. Walka nie trwała długo, ponieważ kamerzysta zdominował Lasika, zadając mu mocne ciosy łokciami w plecy.
Kamerzysta również wziął udział w Prime Show MMA 4, gdzie stanął naprzeciwko 35-letniego Michała Bagietki Gorzeleńczyka. Ten pojedynek wygrał Łukasz Wawrzyniak w zaledwie 14 sekund. Po tej walce kamerzysta zniknął z internetu. Nikt nic nie wie, jakie dalsze ruchy w sieci przygotował Łukasz, lecz wiemy jednak to, że w październiku ubiegłego roku usłyszał wyrok za pobicie 66-letniego seniora, które miało mieć miejsce 3 lata temu. Oskarżony tego czynu dopuścił się publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w styczniu 2020 roku przed jednym ze sklepów w Szczecinie. Według informacji opublikowanych przez ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, Łukasz Wawrzyniak, znany jako kamerzysta, próbował nagrywać ekspedientki w sklepie, choć nie mieli na to zgody. Kiedy 66-letni mężczyzna próbował interweniować i prosić youtubera o opuszczenie sklepu, doszło do awantury. Kamerzysta zaczął się awanturować, twierdząc, że może nagrywać co chce. Następnie pokazał starszemu mężczyźnie obraźliwy gest. W odpowiedzi ten podszedł do niego, a wtedy kamerzysta uderzył go pięścią w twarz. Ale achievement? Najebać staruszka na level poniżej 30, gratulacje. Mężczyzna upadł na chodnik i na chwilę stracił przytomność. Kilka miesięcy po incydencie zmarł, a jego rodzina uważała, że pobicie mogło przyczynić się do jego śmierci. Rodzina zmarłego zgłosiła sprawę prokuraturze, jednak ta odmówiła wszczęcia postępowania. Dopiero po śmierci mężczyzny jego żona zdecydowała się zgłosić sprawę i złożyła prywatny akt oskarżenia. W wyniku procesu kamerzysta został skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności, podczas którego musi wykonywać prace społeczne przez 30 godzin każdego miesiąca. Ponadto Łukasz W. razem z Violettą K. i Adrianem S. stanie przed sądem w innej, podobnej sprawie, gdzie są oskarżeni o znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny. Wobec oskarżonych grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O, proszę bardzo. Elegancko. Bardzo dobrze.